1. I jesteśmy. Jesteśmy. No to Na super, Facebooku cieszę chyba się. jeszcze chwileczkę, bo to z malutkim opóźnieniem. Także Okej. jeszcze dajmy sobie chwilkę, zanim zaczniemy paplać. Jesteśmy na żywo. Pięknie. A jak ktoś się Jest. pojawi na naszym live, my zaczniemy, żeby nie przeciągać, to będziemy wdzięczne za informacje, czy w ogóle nas słychać, czy nas widać i czy po prostu wszystko jest w porządku. Witam wszystkich serdecznie. Miałam, słuchajcie, wystartować z blondynka po 40 z mojej strony, niemniej jednak blondynkę przerosła technika i startujemy z mojego profilu prywatnego. Nie byłam w stanie dzisiaj poustawiać tego, dużo problemu się zrodziło, więc z Reginą Bukowską widzę się dzisiaj z profilu prywatnego. Niemniej jednak Dzień zapraszam mocno na dobry. blondynkę, bo idea wyszła tak naprawdę z blondynki. Chodziło o to, żeby kobiety, po prostu blondynki, pokazały swoją pasję, swoje marzenia, swoją miłość, to, że można naprawdę realizować siebie, realizować swoje marzenia i mieć fantastyczne życie, tylko trzeba do tego po prostu w jakiś sposób podejść i pewne rzeczy pokonać. Ja zaprosiłam dzisiaj, bo to mój pierwszy live z blondynki, słuchajcie, zaprosiłam dzisiaj Wow. wyjątkową kobietę, tak, Reginę Bukowską, bo ja pamiętam, jak kiedyś Regina kupę lat temu, znaczy kupę to może nie, przesadziłam, ale z 3 lata temu się widziałyśmy na jednym szkoleniu, gdzie Regina, trzy, Cztery, cztery, cztery już cztery. będzie? Ja, ale to. No, No cztery, dobra, to tak. 4 lata temu. I pamiętam, jak Regina do mnie mówiła, że ona to w sumie lubi ubierać ludzi, że bardzo wielu ludzi do niej mówi: Regina, weź przejrzyj moją szafę, powiedz, jak mam się ubierać, ale tak naprawdę Regina jeszcze wtedy nie miała swojej firmy. Ona dopiero miała jakby taki pomysł, takie marzenie, taka pasja, tak? Taka kiełkująca pasja, można powiedzieć, tak naprawdę. I wtedy właśnie powiedziała do mnie, że ona by chciała coś takiego robić. No i zadziało się, słuchajcie, cuda, słuchajcie, 4 lata to dużo, niedużo, bo to tak naprawdę niewiele, ale to, jak zmieniło się u Reginy, jak zmieniła się sama Regina, jest po prostu niesamowite. Kobieta teraz prowadzi webinary, szkolenia, ubiera facetów zamiast ich rozbierać, tak, zawsze mówię. Także robi niesamowite rzeczy i robi to, co kocha. I dlatego dzisiaj właśnie przedstawię Wam Reginę i porozmawiamy troszeczkę o marzeniach. Witaj, Regina. Cześć, cześć Aga. Witam też słuchaczy i osoby, które oglądają. Ja zapytam o sprawy techniczne. Czy ten live jest też u mnie automatycznie? Powinien być, bo ja Cię oznaczyłam, więc z Okej. Okay. automatu wystartował również. Czy ja powinnam coś uruchomić tutaj jeszcze, żeby to Nie działało? musisz mi uruchamiać, spokojnie jest O, na naszym grupie, przepraszam. będzie Przepraszam. poudostępniane, także telefon. Przepraszam, ale wyciszyłam telefon, mi się załącza. Kurczę, będą ludzie mogą dzwonić. Witaj, Mam Jolu, nadzieję, że witamy nie. Cię, Jolu. Miło, że Jeszcze jesteś raz witam, witam bardzo serdecznie Was wszystkich. Rzeczywiście, rzeczywiście. Jak to się dzieje? Przepraszam. Mało, sorry, jeszcze raz. Witam jeszcze raz serdecznie, Regina Bukowska, tak? To jest live, różne rzeczy się dzieją, także czasami może i telefon zadzwonić niespodziewanie, którego pomimo wyciszenia się dzieje. No tak, Aga, zastanawiam się teraz nad tym, powiedziałaś o mojej pasji, tak, 4 lata, a ja się zastanawiam też nad tym, dlaczego blondynka i dlaczego po 40? Dlatego, Bo słuchaj, cudowna, że jestem nie blondynką po farbowana, tak 40. sobie mówię. Ja Ja mam nie cały jestem, czas taki sen. ja jestem farbowana, ale jestem stuprocentową blondyną i to taką naprawdę, jak twoją mać byłam blondyna, taka, że Okej. aż Aha. wow, aż pasemka takie przezroczyste tak naprawdę. Farby zmieniają włosy, Okej. No tak, to ale wszystko nadal wyjaśnia. blondynka. I dlatego blondynka po 40, dlatego, że u mnie zaczęły się dziać pewne rzeczy właśnie w tym okresie koło 40. Tak? I tam się zadziała masa różnych rzeczy, i właściwie do tego właśnie będzie ta strona, żeby pokazać, że w każdym wieku można różne rzeczy robić i kobieta nie musi się zastanawiać nad tym wiekiem. Ale dobra, to kiedy indziej. Słuchajcie, Okej, dzisiaj okay. No porozmawiamy. właśnie, Słuchaj, Regina, to jest też co to, że. takiego się zadziało, że pewnego dnia postanowiłaś żyć takim właśnie swoim życiem, że, bo ty miałaś takie dosyć stabilne życie, ja pamiętam, ale w pewnym momencie przyszedł pomysł, żeby realizować siebie i swoje pomysły. Co takiego się zadziało? No tak, to od razu powiem na wstępie. Ja mam cały czas 26 lat. Tak postanowiłam kiedyś, i Pięknie. tak się dzieje.
Mój wiek metaboliczny się nie zmienia, czyli wiek metaboliczny jest 26 lat i ja się tego mocno trzymam. Więc wiek tutaj, tak jak powiedziałaś, nie ma taki, wiesz, kalendarzowy, nie ma żadnego znaczenia, tylko to, jak się czujemy, jaki mamy apetyt na życie i co chcemy zrobić w tym życiu dla siebie, a tak naprawdę przy okazji dla innych. Bo kiedy poświęcamy się i robimy coś dla innych, no to nie wychodzi nam to. Czujemy frustrację i mamy taką demotywację właśnie po to. Jeżeli my wzrastamy, no to wszystko wokół nas wzrasta i sprzyja, tak? Więc ja się trzymam tego wieku metabolicznego mojego i mogę jeszcze o wiele więcej zrobić niż, wiesz, kobieta po 40, jak to się mówi, taka jak powszechnie mówi się o tym, że taka już jest, wiesz, gdzieś tam z boku, już jest taka stabilna i tak dalej. Natomiast u mnie przyszedł pewien, ja z wizerunkiem zajmuję się od 16 roku życia, więc to było takie moje dorzecze i ta pasja jest i towarzyszy mi od wielu, wielu lat. Więc później dopiero, kiedy przyszła taka zmiana i chęć na to, żebym ja zajęła się własną pasją, no to urodziła się rzeczywiście w mojej głowie jakieś 4 lata temu, kiedy czułam, że jest mi właśnie za wygodnie. Czułam, że jest mi za wygodnie. Moje życie stało się takie zwyczajne. Ja zawsze jestem taką osobą, często poszukiwaczką jeszcze czegoś więcej i zaczęłam szukać tej mojej drogi takiej głębiej, jeżeli chodzi o mnie samą, o budowanie mojej własnej świadomości, czego ja tak naprawdę chcę od życia i co ja daję światu, co ja daję wokół. I tak sobie pomyślałam, daję niewiele, bo po prostu mam swój plan dnia, za 5 lat mogę powiedzieć, co będę jadła na obiad, bo tak mocno byłam zaplanowana, zorganizowana i postawiłam po prostu życie moje, przewróciłam do góry nogami i postawiłam na freestyle życiowy. Totalnie życiowy freestyle. Rzeczywiście moja pasja towarzyszy mi cały czas, czyli nie tyle ubieranie ludzi, ale uświadamianie również ludziom, jak ważny jest wizerunek. A wizerunek często był spychany na plan dalszy, gdzie teraz zostaje zauważony, że jest ważny. Kiedy ktoś mi mówi, że jest nieważny, no to pytam, zadaję mu jedno pytanie. W którym momencie dla ciebie nie jest ważny? Kiedy nie dbasz tak naprawdę o swoje życie? Kiedy nie dbasz o swój biznes? Kiedy nie dbasz o osobę, z którą masz się spotkać? Bo chociażby idziesz na randkę, to zastanawiasz się nad tym, w co się ubierzesz. Masz się spotkać z swoim partnerem biznesowym, nowym na przykład, również zastanawiasz się nad tym, jak będziesz wyglądać, jak będziesz odbierany. No, ja akurat zajmuję się mocno w sektorem biznesowym i no, tutaj kładę nacisk na to, jak ważny jest wizerunek jako narzędzie w biznesie, więc to jest już taki kierunek, powiedziałabym, no, dla mnie biznesowy, z pasją, budowany z pasją. No i głównie no i moimi klientami są przede wszystkim mężczyźni. Tak rynek ukierował, takie było zapotrzebowanie. Jeżeli chodzi o kobiety, to one mają wyzwanie tylko z budowaniem własnej wartości i po to do mnie przychodzą. Tak naprawdę ten wizerunek to jest taka wisienka na torcie z tym, co w nich jest do zauważenia. Więc tutaj nie mylić budowanie własnej wartości z pewnością siebie, bo to jest bardzo duża różnica. I to właśnie jest, jeżeli chodzi o kobiety, ponieważ ja to w sobie mam. Gdzieś wypracowałam to w sobie, to moje poczucie własnej wartości. Być może to moje takie życie, jak to kiedyś rozmawiałam z moim mężem, że to jakiś Armagedon, więc uznaliśmy, że rzeczywiście to mnie bardzo mocno wzmocniło i dało takie korzenie w budowaniu własnej wartości i staniu mocno na nogach, tak? Więc. A powiedz, czy łatwo było iść swoją drogą? Tak, jak właściwie zareagowała rodzina, znajomi? Jaki koszt musiałaś ponieść tego, żeby iść własną drogą, żeby właśnie robić to, co lubisz? Nie? Powiem tak, nikomu nie proponuję iść moją drogą. Każdy ma swoją, nie? Oczywiście, że każdy ma swoją, ale jeżeli ktoś mi mówi, Regina, ja chcę tak jak ty, no to ja mówię, zastanów się 5 razy, zanim opowiem ci, jak ta droga moja wyglądała, bo być może zrezygnujesz już na starcie. I rzeczywiście każdy ma swoją drogę i każdy musi pokonać swoje tak zwane lęki i stawić się do życia. Jak to moja przyjaciółka mówi, staw się do życia. I jak kiedy się stawisz do życia, to wtedy i z taką mantrą będziesz szła przez życie, no to wtedy
pokonujesz po kolei, ale to nie każdą przeszkodę, ale to nie było też takie łatwe i proste. To nie jest łatwe i proste. To jest tak, że musisz, po prostu musisz w pewnym momencie zdecydować, czego chcesz naprawdę, podjąć tą decyzję, jak to powiedział Tony Robbins, palcem po mokrym betonie, a nie po piasku, po nie po suchym piasku, czyli jak już powiesz, wiesz z głębi serca, jak pracujesz, jak żyjesz z własnymi wartościami i trzymasz się własnych wartości, no to nic nie jest w stanie cię złamać. Natomiast rodzina, czy moja rodzina bliska, przyglądali się, oczywiście to nie było do końca tak, że im się to podobało, bo było bardzo dużo sprzeciwów. Natomiast miałam dużo takich osób wśród takich, teraz powiedziałabym, pseudoznajomych, którzy wyśmiewali to, co robię, którzy w ogóle negowali to i nawet nazywali mnie w jakiś tam swój sposób. Więc takie osoby już nie istnieją w moim życiu, ponieważ ja nie potrzebuję takich osób. I to było drastyczne dla wielu ludzi, ale dla mnie nie, bo ja podjęłam tą decyzję. Teraz wiem, że ci ludzie się przyglądają, że ci ludzie już zupełnie mają inne spojrzenie na mnie, więc ja żyję dalej. Ja postanowiłam żyć własnym życiem i zgodnie z moimi wartościami, nie krzywdząc nikogo, tylko wręcz pomagając innym ludziom. I jeżeli ktoś chciałby podążać właśnie taką drogą, to niech sobie po prostu postawi przed oczami albo napisze własne swoje wartości i wtedy odniesie sukces, taki wewnętrzny. Ja nie mówię o, bo ludziom sukces się kojarzy finansowy od razu, czy jakiś tam... Mocnymi, dużymi celami, tak. Dokładnie. To ma być twój wewnętrzny sukces każdego dnia, jeżeli tylko pójdziesz tą drogą zgodną z własnymi wartościami, które masz w sobie. A pojawią się ludzie, którzy mają podobne wartości i będą ciebie wspierać i rozumieć. I na przykład, nie wiem, poznasz kogoś, kto tak samo ceni wolność i to będzie jego wartość, więc zrozumie cię doskonale, dlaczego tak żyjesz, a nie inaczej, nie będzie zadawał zbędnych pytań, tak? Bo tak to się dzieje. Zgadza się. Jest tak właściwie, że jak zaczynamy nową drogę, to ci, którzy z nami są, jakby weryfikują się, nie? Czyli okazuje się, że właśnie tak jak ty dobrze powiedziałeś, że oni dziwne rzeczy mówią, pewne niezrozumienie następuje, jakby wyłamujemy się z ich jakby kręgu, ale w pewnym momencie przychodzą ci przyjaciele, przychodzą ci inni ludzie, którzy właściwie cię rozumieją i idzie się i się podąża, więc nie ma co się przejmować tym. Jest ten moment, kiedy staje się samotnym. Też to przeżyło. To znaczy, powiem tak, to jest taka pseudosamotność, bo, wtedy ja czułam się zupełnie wolna. I wtedy ja czułam, że dopiero wtedy, ja wtedy czułam, że ja oddycham, że ja żyję, ja czułam tę przestrzeń i czułam ten powiew w życiu, jakie te możliwości, które są. I to w ogóle nie odczułam tego, żadnej samotności. A tak naprawdę przez życie i tak wszyscy idziemy sami. Nawet ja myślę, że jeżeli ktoś kurczowo trzyma się drugiej osoby, bez względu na to, czy cierpi, czy nie, no to ma bardzo dużo lęków w sobie przed życiem. A szkoda. Zgadza się, zgadza się. Regina, co zmienia pasja i marzenia w życiu? Co tobie dało, że nagle zamiast spokojnego życia i takiego spokojnego, no bo ono było spokojne, tak, takie stabilne, nagle wszystko się przewróciło do góry nogami. Co zmienia pasja i marzenia w życiu? Powiem tak, na początku stoisz... Wiesz, jak taki nagi człowiek na pustyni i mówisz, o cholera, zadziało się, nie wiesz, co masz zrobić, jest chwila konsternacji, natomiast jest bardzo duże zaufanie do siebie, bardzo duże zaufanie do świata, ale przede wszystkim do siebie, które buduje. To daje, też uczy pokory. Przede wszystkim uczy pokory. Jakby wracasz, często, przynajmniej tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy również byli w podobnej sytuacji życiowej jak ja, to jest coś takiego, jakbyś wróciła, zatoczyła koło w życiu i wracasz do punktu wyjścia. Ja ostatnio miałam taką refleksję, bo byłam w miejscu zupełnie tym samym, w którym byłam, jak miałam 17 lat i podjęłam ważną decyzję życiową. I mówię, wow, teraz mam podobnie, tylko mam bardzo duże doświadczenie i taką wewnętrzną mądrość w sobie, co mogę zrobić. Ale z jednej strony mądrość, a z drugiej strony jeszcze dalej nic nie wiem, bo idę w zaufaniu, otwieram się na różne możliwości. Otwieram się na różne możliwości i to jest też tak, właśnie to daje to.
ta zmiana, że otwierasz się na różne możliwości. Ty decydujesz o tym, czy tam ja decyduję o tym, czego chcę, i to jest ważne właśnie, żeby patrzeć na życie tak z pozycji obserwatora, żeby nie wchodzić głęboko w jakieś emocje, w jakieś sytuacje, bo po prostu wiesz, że to już było, że to minie, albo z taką świadomością żyjesz i otwierasz się rzeczywiście na różne aspekty, co daje taką zabawę, czyli zaczyna się bawić po prostu tym, co się dzieje. Właśnie, życie staje Myślisz się i ufasz, że coraz wszystko będzie lekkie. dobrze. Tak. To prawda. A powiedz mi, moda, ubrania, fotografia, bo widziałam, że robisz piękne zdjęcia, też naprawdę cudowne zdjęcia. To Dziękuję. jest twój świat. Opowiedz troszeczkę o tym, czym ty się tak konkretnie zajmujesz. To znaczy, jak się zgłasza do ciebie człowiek, to w czym ty mu pomagasz? No to tak jak powiedziałam, ja się skupiam na sektorze biznesowym, czyli nie ubieram ludzi w sukienki weselne, ponieważ bardzo dbam o to, żeby ludzie wydawali mądrze pieniądze na zakupy. Jeżeli spotykam się z takim przedsiębiorcą, no to uświadamiam go, jak ważny jest wizerunek jako narzędzie biznesowe. Ustalamy budżet jako inwestycję w jego firmę i wtedy budujemy jego wizerunek jako wizytówkę siebie, czyli wizytówkę własnej firmy. Budowanie tej świadomości daje mi dużo satysfakcji, dlatego że ja nie uzależniam ludzi od siebie. I dla mnie bardzo ważne i bardzo cenne jest to, kiedy widzę na przykład na Facebooku albo gdzieś ktoś mi wysyła zdjęcie: wow, Regina, zobacz, kupiłem sobie sam, ubrałem się sam, albo ktoś dostrzega zmiany i mówi: wow, ty go wtedy tak ubrałaś, a on teraz tak się ubiera i dobrze wygląda, czyli robi wrażenie, zostaje zapamiętany, podnosi swój prestiż, podnosi swój standard w biznesie, bo wszyscy mamy piękne wizytówki, piękne strony internetowe, piękne materiały, mamy wspaniałą wiedzę, ekspercką wiedzę, ale zapominamy o tym narzędziu, jakim jest wizerunek, i możemy sobie ułatwić to przecież właśnie poprzez nasz wygląd. Dlatego też przedsiębiorcy coraz częściej mają świadomość tego, jakie to jest ważne i jak to ułatwia życie. Oczywiście są różni biznesmeni, bo osoby, które ja też współpracuję z takimi osobami, które już doskonale wiedzą i przeszły tą drogę budowania swojego wizerunku i wiedzą, jak ważny jest wizerunek, i ich garnitur jest narzędziem codziennym, a nie tylko weselnym, wiszącym w szafie. Więc takie osoby traktują mnie jak każdego innego eksperta w dziedzinie w swojej firmie, czyli tak samo jak informatyka, jak księgową, jak pracownika jakiegoś na danym stanowisku. Tak samo jestem ja jako ekspert w danej dziedzinie i oni mnie właśnie do takich rzeczy zatrudniają, jak wizerunek, gdzie wiesz, wiedzą, jak to jest ważne, a mają to po prostu z głowy. No Więc właśnie. no, takie rzeczy robię. Daję również ludziom informacje, pisząc artykuły do gazet. Pisząc artykuły do gazet czy na portalach społecznościowych, na portalach dostaję zaproszenia na warsztaty, żeby dzielić się tym, jak to jest właściwie ważne, i bardziej uświadamiać ludzi, żeby inwestowali w ten wizerunek mądrze, żeby zadbali również o to w taki sposób, ponieważ ja skupiam się również na tym aspekcie ekologii, więc też to jest bardzo, bardzo istotne, w jaki sposób wydajemy pieniądze, jak dbamy o Matkę Ziemię i jak to działa, tak? Jak to buduje nasz prestiż również, bo to się staje też takie modne, powiedziałabym, jeżeli chodzi o naturalne tkaniny, o budowanie wizerunku w taki bardzo minimalistyczny sposób, ale ekskluzywny zarazem. A powiedz jeszcze, bo prowadzisz swoją właśnie grupę na Facebooku, fajną, właśnie miałyśmy okazję przed chwileczką o niej troszkę porozmawiać. Ja wiem, że to jest pewnie troszkę zabawa dla ciebie przy właśnie budowaniu wizerunku biznesowego, ale masz z tym związane dalsze plany. Pochwal się może troszeczkę. Tak, to zaczęło się właściwie od moich klientów. Jeden z nich powiedział: Regina, ale ty jesteś egoistką, nie dajesz światu, i to mnie tak trochę upodło, ponieważ dostałam zapytanie: skąd ty masz tyle energii? Regina, ty wstajesz wcześnie rano No i ćwiczysz, i robisz różne rzeczy, jesteś w jakichś projektach ciągle, i pracujesz z ludźmi, i medytujesz na koniec. Gdzieś ta energia musi po prostu skądś płynąć. No więc wiesz, ja mówię, no nie wiem, być może w tak aktywny tryb życia prowadzę, ale dbam o to, co jem, i dbam o to też, w jaki sposób funkcjonuje mój organizm, i
być może to jest, znaczy ja wiem teraz, tak, no wiem, ale tak temu człowiekowi powiedziałam, być może to jest ten moment, kiedy powinieneś zadbać o swoje zdrowie i nie skupiać się na tym, żeby kupić rozmiar większy garnitur, tylko żeby utrzymać tą wagę, ale też żeby tą energię mieć zdecydowanie wyższą. No i on mówi, co takiego robisz? Ja mówię, no wiesz, robię detoks, piję same soki owocowo-warzywne z moimi takimi przyprawami, robię to od wielu lat, być może to działa. Później przyjechała do mnie moja przyjaciółka i mówi, Regina, ty robisz taki detoks, a akurat ja byłam na detoksie i mówię, wiesz, u mnie nie ma za bardzo nic do jedzenia, tylko są same owoce i warzywa, więc no, mogę się z tym podzielić, albo musisz się jakoś zaopatrzyć po drodze w jedzenie. Więc ona mówi, dobra, dam radę z tymi sokami i jak zobaczyła, jak to robię, to mówi, dlaczego ty tego nie dajesz, dlaczego tego nie dzielisz się z ludźmi innymi. No więc ja mówię, dobra, otworzę grupę zamkniętą na Facebooku i mówię, wchodzę w detoks, tak, jak chcecie, no to zapraszam i no w tej chwili mam prawie 480 osób w grupie. Zaczynamy detoks 17 lipca, kolejny, ludzie dołączają, ludzie piszą, jakie efekty się mają, no ja to wiem, ja jestem no, szczęśliwa, że daję to tym ludziom wreszcie i cieszę się, że dostałam taką informację, żeby się z tym dzielić. Także pamiętajcie, no ja tutaj... wizerunek to nie tylko ubranie, również to, co ma się w środku, ta energia, zdrowie, tak? Więc to budowanie tego wizerunku to również tego, jacy jesteśmy, jaką energię mamy, jaką energią emanujemy, bo ten wizerunek, później ubranie jest takim uzupełnieniem, dobrze ubrany, tak? Ale to widać, kiedy jesteś zmęczona, na przykład promujesz chociażby produkty, jakieś tam suplementy, czy produkty zdrowotne, mówisz o tym, no to sorry, ja cię nie kupię, kiedy widzę, że jesteś zmęczony, tak? Musisz samą sobą pokazać, że rzeczywiście to działa, że jesteś skuteczny, bo człowiek, który ma źle zawiązany krawat, dla mnie na przykład to jest człowiek, który jest zabiegany i nie ma czasu na to i to nie jest człowiek, który mówi, i to nie jest człowiek, który mówi o relaksie. To są takie niuanse. Albo kobieta, która mówi, przepraszam, zapomniałam długopis, no to mówię, okej, czyli ty nie jesteś zorganizowana, ty po prostu jesteś zabiegana, więc o czym my mówimy, że ty mówisz o wolności na przykład finansowej? Nie, to dla mnie już jest taki, wiesz, punkcik, na który taki zaczepienia, że coś tutaj jest nie tak. Więc ta wysoka energia, to zdrowe odżywianie jest spójne z człowiekiem jako całością. I kiedy chcesz budować biznes, no to musisz być zdrowy. Po prostu musisz być zdrowy, musisz dobrze wyglądać, dobrze funkcjonować. I przede wszystkim, umówmy się, no to już jest powszechnie znane i wiadomo, ja tam nie jestem żadnym lekarzem, ekspertem, ja po prostu jestem praktykiem i cenię sobie praktyków, więc umówmy się, że cukier i pszenica zwyczajnie zamula twój mózg, więc na pewno nie masz tej koncentracji. Jeżeli zjesz, wiesz, jakąś bułkę kajzerka albo coś po drodze takiego, cokolwiek, no to ja nie wierzę w to, że później jesteś w stanie właściwie funkcjonować, tylko no po prostu jesteś przemęczony. Zgadza się. Poza tym to, co mówiłaś, zaczynasz od sportu rano, to też daje niesamowitą moc, przynajmniej ja tak mam, że jak wstanę, poćwiczę, to cały dzień po prostu leci, nie? Tak. Okej, okay, dobra, Regina, tak na koniec. Powiedz kilka słów do wszystkich kobiet, które nas oglądają, a które jeszcze jakby stoją w blokach, czyli tak jeszcze nie zdecydowały jakby powalczyć o siebie, o swoje marzenia, o takie, wiesz, chciałabym, a boję się, a co powiedzą inni, dla takich kobiet, kilka słów dla nich. No to powiem tak, kiedyś miałam takie spotkanie, byłam zaproszona na panel i zaczęło się od wizerunku, a skończyło się na pasji, tak to już zazwyczaj bywa na tych warsztatach, na których ja jestem, że z kobietami, że to później jest wielki płacz i odkrywanie właściwie swojego potencjału i komplementów. Tak, no tutaj mężczyźni widzę są, no to mężczyzn trzeba nauczyć komplementów, ale tu widzę, są mężczyźni bardzo rozsądni, oni chyba wiedzą jak. Więc kobiety potrzebują komplementów przede wszystkim, potrzebują skrzydeł, żeby ktoś ich wspierał. Potrzebują mieć przy sobie takich ludzi wspierających, którzy potrafią im powiedzieć odpocznij. Odpocznij, którzy potrafią powiedzieć jest super, ale będzie jeszcze lepiej, spokojnie. Takie osoby wspierające. Jeżeli nie masz takich osób, no to po prostu poproś, żeby ci nie przeszkadzało. Ja sobie, słuchaj, napisałam też coś takiego o odkrywaniu pasji. Boże, ja sobie kilka punktów napisałam nawet przed tym naszym spotkaniem. Ale co jeszcze, wrócę do tego spotkania z kobietami. Kobiety wstydzą się swoich pasji. Tak.
też kobiety są właśnie po prostu wstydzą. Ja rozmawiałam jakby właśnie oddają, na ten panel. Oddają prym w domach mężczyznom. Oni jakby się realizują, spełniają, a kobieta tak troszeczkę z boczku, nie? Trochę z boku, ale nawet jeżeli ona pracuje w jakimś biznesie, to ona pracuje w takim biznesie, w którym wypada pracować, bo to dobrze jest odbierane przez społeczeństwo. Tak. Natomiast swoją pasję zostawia gdzieś z boku. Dam ci przykład kobiety, która miała ponad 60 lat i ona właśnie do mnie podeszła i mówi, no ale ja nie wiem, jaką ja mam pasję. Zaczęłam jej zadawać pytania, okazało się, że kobieta, uwaga, doskonale lepi pierogi. Jak ona zaczęła mówić o tych pierogach, to nie mogła skończyć. I ja tak patrzę na nią, ja mówię, a czy ty dostajesz informację zwrotną, jak dobre masz te pierogi? Ona mówi, no wszyscy przyjeżdżają, wszyscy się zjeżdżają, bo uwielbiają moje pierogi. Ja mówię, uwielbiasz to robić? No uwielbiam to robić. To dlaczego się wstydzisz o tym mówić? No i teraz widzę na Facebooku, ona ma fanpage'a swojego, coś tam, jakieś super pierogi na święta i tak dalej. Ona zaczęła to robić. Po prostu zaczęła to robić. Ja taka, wiesz, zbudowana, wow, jak fajnie, że kobieta odkryła swoją pasję. Zostawiła to, co przeszkadzało jej tak naprawdę, albo jej nie szło zwyczajnie, bo nie płynęło, bo ona blokowała się sama przed tym, ponieważ robiła i tak to, co wypadało robić przed znajomymi. Tak. Tak. Natomiast kobieta, to co powiedziałaś mi, jaki przekaz do tych kobiet mam powiedzieć, to po pierwsze powinna zaakceptować życie takie, jakie jest. Zaakceptować. Zaakceptuj na dany moment to, co się dzieje w twoim życiu. Jeżeli jest ci trudno, usiądź i zaakceptuj. Okej, jest mi trudno. Przepuść to przez siebie. Nie walcz z tym. Bo jeżeli będziesz walczyć z tym, że jest trudno, to nigdy nie wygrasz. Bo będziesz zasilać tak mocno tą trudność, że będziesz ciągle o tym mówić i ciągle o tym myśleć. W momencie, kiedy zaakceptujesz tą sytuację, to ona po prostu odejdzie i otworzą się nowe ścieżki, otworzą się nowe drzwi, otworzą się nowe okna i one będą jasne. I ty powiesz, wow, zaakceptowałam to, co się tak naprawdę wydarzyło i otworzyło się przede mną coś pięknego, coś nowego. To jest pewne, żeby zaakceptować to, co jest. Żeby kobieta nie bała się otworzyć na wszystkie możliwości, jakie jej przynosi życie. Żeby kobieta otworzyła się właśnie na to, co jest w danym momencie. Zobacz, u mnie ten wizerunek działał. Ja postawiłam na siebie. Ja idę w tym kierunku. Ja to kocham, ja to uwielbiam. Ja mogę tych mężczyzn, tak jak powiedziałaś, wolę ubierać niż rozbierać. Ja wolę ich rozebrać i ich ubrać na nowo, bo to jest naprawdę łatwiej. Ale ty robisz to fantastycznie i każdy z nich jest później wystawiony z tym. Ten pan zawsze wygląda idealnie. Zawsze po prostu w dziesiątce. Jaki on jest szczęśliwy i ile związków się naprawiło przez to, albo ilu ludzi znalazło swoje drugie połówki, to już w ogóle nie... To jest inny temat, tak? Więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby kobiety otwierały się, zobacz, ja się otworzyłam na detoks. Nie przeszkadza mi to, co ktoś powie. To jest spójne z tym, co ja robię, to ma wartości, to ma przekaz, to ma misję, to jest coś, co daje ludziom wartość i to jest to, co przychodzi mi z łatwością. Więc ja się z tym w ogóle nie boksuję. To płynie. Jeżeli to płynie, no to ja w to idę, bo to jest dobre dla innych. I to, że mnie to zbuduje, to rezonuje i to się po prostu rozprzestrzenia. A o to chodzi właśnie, żeby taka dobra, pozytywna energia i dobro, które ma się dzielić, niech się rozprzestrzenia na szerokie wody, niech to wychodzi, tak? Niech ludzie się tym dzielą. Niech kobieta, tak jak powiedziałaś, mam punkty, niech ona zacznie kochać ludzi, ale niech siebie kocha najbardziej. Niech ona postawi na siebie, spojrzy przede wszystkim spojrzy w lustro, spojrzy sobie w oczy i to nie jest banał, i to nie jest tylko jakaś mantra, i to nie jest tylko jakiś tam slogan kolejny książkowy, tylko zadaj sobie pytanie, kiedy ostatni raz spojrzałaś sobie w oczy, pokochaj się, zaakceptuj się taką piękną, jaką jesteś i dopiero wtedy kochaj innych ludzi, a mało to, ci ludzie wtedy ciebie tak pokochają. To nie jest banał, bo wszyscy mamy w sobie... Regina ma rację, działa, potwierdza. To wszystko ma sens tak naprawdę. I jeszcze jedna, taki ważny punkt, żeby nie brać życia na poważnie, żeby te wszystkie sytuacje, które są w danym momencie tak zwane trudne, żeby, ja to przeszłam, ja mówię tylko to, czego doświadczyłam, co praktykuję, co działa, więc to nie jest moja jakaś, wiecie, wyczytana filozofia, tylko to jest moje życie, którym się teraz z wami dzielę, więc nie bierz życia na poważnie. Wszystkie sytuacje, które się dzieją, tak zwane trudne, obserwuj,
bo one przyniosą ci korzyści na przyszłość i to takie korzyści, jakich się nie spodziewasz, więc szkoda życia, śmiej się z tego. Ja czasami wchodzę w emocje i po prostu sama się z siebie za chwilę śmieję, co to za emocja do mnie przyszła, bo wiem, że to minie. Odpowiedz sobie, napisz sobie na kartce, to i tak minie, wszystko minie, czyli czeka cię tylko coś, co jest piękne i na tym się skup i te pozytywne myśli niech będą twoją takim priorytetem każdego dnia. Niech to życie właśnie będzie takim twoim teatrem i wybierz sobie rolę najlepszą, jaką chcesz wybrać, bo to ty decydujesz i masz wolę tego, co się może zadzieć w twoim życiu. Jeżeli będziesz marzyć, to te marzenia będą spełnione i ja też wierzę mocno i głęboko w swoje marzenia i po prostu one się realizują, że mi się aż śmiać chce, jak szybko, że po prostu tak głęboko w to wierzysz i wierzysz w miłość, żeby każda kobieta korzystała z tej miłości, którą ma wewnątrz w sobie, żeby nie zaprzestała wierzyć w miłość, bo miłość jest i tak naprawdę, kiedy zobaczysz we wszystkim miłość, to słowo jest dla niektórych takie bardzo głębokie, ale kiedy powiesz sobie, że we wszystkim widzę miłość, to zaczną przychodzić do ciebie takie sytuacje, tacy ludzie, którzy będą ci to udowadniać, że to wszystko ma sens, to co robisz, żeby korzystać właśnie ze wszystkiego, co przynosi życie i żeby wybierać tego, to co chcesz. Tak sobie ładnie to napisałam. Wybierz to, co chcesz, a nie to, co bardziej pasuje, czy to, co powinno być, tak? Tylko to, co w sercu idzie i to, co masz, intuicja twoja ci podpowiada. Więc nie zważaj na to, co inni powiedzą. Zastanów się albo zadaj im pytanie. Jeżeli ktoś ci powie jakąś przykrość, albo ktoś ci będzie dokuczał z tego powodu, że idziesz swoją drogą i swoją pasją, to zapytaj go, jaki to ma wpływ na twoje życie. Jaki to ma wpływ na twoje życie, to co ja robię? Jeżeli tobie szkodzę, to przepraszam, a jeżeli nie, to pozwól mi iść moim życiem, bo uwaga, stąpasz po moich marzeniach. To jest coś, co powinno towarzyszyć właśnie kobietom. Pięknie podsumowane, tyle. Pięknie powiedziane, słuchajcie. Znaczy, zamknęłam. Bo to jest szczera prawda. Przeszłam podobną drogę jak Regina, tylko troszeczkę inaczej się to teraz kończy. Także te punkty, o których ona mówi, to jest bardzo ważne. To, żeby wierzyć w siebie, żeby realizować swoje, siebie i swoje marzenia. Siebie, ale naprawdę siebie. Bo słuchajcie, tak w życiu jest, że najczęściej odbijamy się od jakichś zdarzeń do zdarzeń i nawet jak szkoły wybieramy, to zobaczcie, czasami ktoś, pójdziemy za koleżanką, bo poszła koleżanka, bo ktoś nas wybrał i tak się odbijamy właśnie od tych wszystkich zdarzeń i realizujemy tak naprawdę nie wiadomo czyj plan, tak? Jeżeli nie macie swojego planu, jeżeli nie macie swoich marzeń, to usiądźcie, wymyślcie, zastanówcie się, co kochacie. Tu pani kochała pierogi, teraz robię pierogi i ja się założę, że ona to jest najszczęśliwszą kobietą na świecie, tak? Dokładnie. Także trzeba po prostu odnaleźć siebie, zapisać sobie te punkty, co mówiła Regina i serdecznie Wam dzisiaj dziękujemy. Dziękuję Ci, Regina, naprawdę cudowny live. Super. Dziękuję Ci, Agnieszko. Mam nadzieję, że się spotkamy na live i porozmawiamy jeszcze. Super, jasne. A może na żywo wreszcie przy kawie. A tak właśnie. Albo przy soku. O, właśnie. Ho, ho, ho. A do Wrocławia rzut beretem. No spokojnie, no w takim razie musimy zrobić na żywo. Zapraszam. Trzymaj się, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Agnieszko. Wszystkiego dobrego.